otworzyłem swój własny serwer RP dla Beki. Na tym serwerze nie ma admina, nie obowiązują żadne prawa, a wejście jest całkowicie za darmo i nie wymaga żadnej whitelisty. Ale to będzie złe, widzowie. Zapytacie się mnie, Filipko, ale dlaczego to robisz? Nie wiem, dla Beki. Żebyście sobie mogli wbić i zrobić totalny rozpierdziel RP. IP macie tutaj. Jak widzicie, widzowie, zrobiłem sobie moją postać. Taki plecak mam w prawdziwym życiu, a przede mną mam mojego Dreamcara. Jeśli chodzi w ogóle o całe miasto i ogólnie o wszystko, co my tutaj mamy wgrane, to tak na dobrą sprawę wgraliśmy sobie bardzo dużo jobów. Wgraliśmy sobie przeróżne aktywności, na przykład tutaj, o, proszę bardzo, coś takiego. Mamy wiele innych fajnych rzeczy. Możecie kupować domy, możecie kupować auta, możecie kupować sobie nawet firmy. Generalnie zrobiliśmy bardzo dużo fajnych rzeczy. I dosłownie w tym momencie stoję nieopodal jednego ze spawnów, z którego zaraz będą wchodzić gracze, czyli w sumie to wy. Jest to kolejny w ogóle odcinek, widzowie, w tym roku, dlatego strzelcie solidnie suba z dzwonem, jeśli chcecie oczywiście dostawać powiadomienia oraz mieć szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Ze względu na to, że na milion subów na tym kanale rozdaję jednemu z was 10 koła, przyjeżdżam normalnie, daję z łapy do łapy. 2137 lajków, robimy sobie, widzowie, całą serię z naszego własnego serwera RP i kontrolujemy, co się tutaj będzie działo. Tutaj znajduje się przed nami miejsce właśnie, z którego zaraz będą wychodzić ludzie. A my teraz, widzowie, musimy wejść na YouTube'ka. I na YouTube'ku musimy przełączyć konto. Musimy wejść sobie na Yoshi Allegry. Wyświetl kanał. Wchodzimy na społeczność, widzowie. I tutaj na społeczności dodajemy posta o treści. W tym momencie nagrywam odcinek. Wbij na 5M. Dozwolone wszystko. W tym momencie nagrywamy odcinek. Wbij na 5M. Dozwolone wszystko. Ale to jest zła decyzja. Publikuj. Również, widzowie, mamy takiego Discorda jak szefy Yoshiego, na którego musicie, widzowie, dołączyć. Generalnie teraz są dalej nabory na moderatora, więc wbijajcie, widzowie, bo tutaj na czacie sobie ludzie rozmawiają o przeróżnych fajnych rzeczach. O. I sobie możecie kolegów tutaj znaleźć i tak dalej, i tak dalej. Są fanarty, widzowie, możecie narysować coś takiego jak Kampski, albo sobie możecie mema wstawić, który będzie nieśmieszny jak Krzaku. Petarda w to przepis na... Mega. Wchodzimy sobie w ogłoszenia i kopiujemy dosłownie wszystko, co mamy tutaj. Pingujemy everyone w tym momencie i przy okazji zjeżdżamy na czat główny i walimy też tutaj. No i dobra, widzowie, niech się dzieje, wola nieba. Ogólnie my mamy taki panel, który jest admin, jak widzicie. Mamy tu... O, już ludzie wchodzą powoli. Players. Mamy trzech graczy na 120. O, dostaliśmy 10 dolarów za granie. Tymczasem, widzowie, my sobie zespawnujemy furkę w tym momencie. A, tutaj miałem obok swoją, nieważne. I możemy odrobinę pozwiedzać, bo ja mam odrobinę mogę tutaj, że tak powiem, pokazać. Możemy sobie tutaj na przykład kawałeczek pojechać. Generalnie, widzowie, jak widzicie, wszystko działa sobie płynnie, jest niesamowicie. I w sumie, co najważniejsze, działa też oczywiście voice czacik. Na serwie mamy powygrywane, jak widzicie, też chodzą sobie pedy, jeżdżą sobie fury, no a miasto wygląda tak. Dostałem informację od mojego informatora Bartłomieja, że w tym momencie kilka osób próbuje się połączyć z serwerem. Dlatego dobrze, niech się tutaj, że tak powiem, łączą. My tymczasem będziemy sobie zwiedzać. Mamy tutaj dosyć mocno, widzowie, solidny ruch, co nie? Powiem wam tak, miasto wygląda naprawdę, uważam, że mega zajebiście. Kolory mega są mocne i przy okazji mamy naprawdę powgrywane bardzo dużo furek, co zresztą mogę wam zaraz pokazać. W tym momencie jeździliśmy sobie taką piękną, białą G-klasą, widzowie, jak widzicie. To jest mój dream car generalnie. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się go posiąść. Ale aut mamy naprawdę całą listę i ta lista jest naprawdę przeogromna. Widzowie, czy jesteście bardziej fanami BMW czy Audi? Bo na przykład tutaj nawet mamy motor, który jest BMW, jak widzicie. Wow. Nie, no tutaj, widzowie, gantlecik. Ole wyje! No powiem wam, że to jest niesamowite. Dobra, ej, zmieniam furę jeszcze na inną, nie? Car M4? No, widzowie, czy gra dalej w becie? Czy dalej jest beta? Nie, już nie ma bety, Mercedesem teraz latam. O, ale wyje, ty. No powiem wam, widzowie, że naprawdę to jest mega zajebiste. Mamy tutaj BMW, jak widzicie. W środku, widzowie, prezentuje się ono tak. Mamy tutaj cały interfejsik, oczywiście. Bardzo pięknie. I to auto wy też możecie sobie ogólnie na serwerze zakupić, co jest zajebiste. Tutaj mamy na przykład jedną z robótek, jak widzicie. Mamy taksiarza, więc to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, którą sobie możecie tutaj wykonywać. Łajajaj. No to jest, widzowie, niesamowite. Weźmy sobie w admin panel. Mamy kolejnych graczy, jak widzicie, widzowie. Players. Mamy tutaj Kubrysa. Ej, możemy z nim robić w ogóle co chcemy. To jest w ogóle mega zajebiste. Możemy na przykład sobie zrobić spectata. A. No to mega się zrobiło. No, jest i on. Halo, halo. No co jest? Chłop myślał chyba, że jestem NPC-kiem w ogóle. Muszę podejrzeć tych graczy. Kolejne osoby, widzowie, weszły na serwer. Grzechy. Dobra, idziemy do Grzecha. Brink, go to. Idziemy, widzowie, do niego. Halo, halo. Witam, szefie. Dzień dobry. Gdzie tak kręcisz? No co on robi, ten gość?
Nie wiem, jak to nazwać, widzowie, nieważne. Jak tu jest pięknie, widzowie, nie? To jest niesamowite. No hop, tutaj próbuje wjechać. Dobra, odstępmy mu trochę miejsca. Wjedziemy sobie na miejsce dla niepełnosprawnych. Co to za wycie? Co to jest w ogóle? Policjant mnie chciał tego? Czy to widz jakiś policjant? Witam, panie policjancie. Co tu się kurwa dzieje w ogóle? A masz. Walę go na łeb. O kurde, gnata na mnie wyciągnął. Wal się na łeb. Nie odpowiadasz, to co? Gleba, teraz umiesz gadać? O, nagle umiesz gadać, co? Nagle umiesz gadać. Gleba, obstrańcu. Chodź tutaj. Co on robi w ogóle? Co tu się dzieje? Chłop podjechał autem, zaparkował obok mnie, szedł jak NPC, a dosłownie jak dostał na dziurę, to zaczął do mnie gadać cokolwiek. Gdzie on teraz jest? No ja nie mam pojęcia, widzowie, co tu się dzieje, naprawdę. Ten serwer będzie dziwny, to na pewno. Dobra, ustawiłem się z widzami na posterunek policji w takim razie, więc biorę... No, bezwypadkowa fura, nie? Zbiorę, widzowie, naszą nową furę, którą sobie ledwo co zespawnowaliśmy. Ale grzeje, ty. Brzmi dosyć dziwnie, ale no nie ukrywam, że jeździ się tym autem naprawdę zajebiście. I to miasto wygląda naprawdę, naprawdę niesamowicie. Umówiliśmy się pod posterunkiem policji. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Ogólnie z ciekawostek, widzowie, mamy też oczywiście wgrane telefony. Tylko że nie można używać telefonu podczas oczywiście jazdy autem, bo to jest, widzowie, niefajne, nielegalne i generalnie niebezpieczne. Więc my sobie tutaj może zajedziemy. Może sobie tutaj jakoś zaparkujemy. Proszę bardzo, locked i widzowie, blokujemy sobie. A jeśli chodzi o telefon, chyba sobie nie kupiłem, bo jedyne co mam, to żetony w kasynie. Właśnie, mamy kasyno. Chłop dał sobie imię Grzechy 420 na nazwisko Jaro. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie? Siema, łysy. Co tam? No dobrze. Co przyszedłeś tutaj podpierdzielać? No, auto chciałem podpierdzielać. Chcesz auto? To ja ci dam auto, słuchaj. Trzymaj, to twoje auto. Proszę, wejdź sobie. Serio? No serio, no proszę bardzo. Wsiadaj. Dzięki. A działa wszystko? Śmiga czy nie śmiga? Chyba działa. To weź te... Widzę, że konfigurujesz auto, żeby działało. No, no. Zajebiście, dobrze, dobrze, konfiguruj. Ty, zrobię dzień, co? No, przydałoby się. Set time. Bierzemy, widzowie, ekstra sani i bierzemy sobie... Zamykają auto. O, nagle oświeciło. No, oświeciło, oświeciło, no poświeciłem. O kurde, dobra, chyba działa. Działa. Dobra, czekaj, to ja... chcesz może się przebrać? No, pewnie. To dobra, to wysiadaj, to ja ci dam przebieranie się. Dobra, chłop, normalnie ten. Dobra, players, Oscar i tutaj... Dobra, masz menu? Mam, no. Zajebiście, dobra. Dobra, Dominik teraz. Brink. Ty, nie zbringowało mi go. Jak oni się bronią przed moją mocą admina? Players, bierzemy tego kubrysa i bierzemy Brink. Co tu jest? Co jest? Co się odwaliło? Ale tepnęło mnie w zupełnie inne miejsce. Ej, tepnęło mnie na moje miejsce wcześniejsze. Co się stało? Nie wiem, widzowie, co się dzieje na tym serwerze, ale generalnie jak tak dalej pójdzie, to zaraz będą mnie gonić psy. Tutaj boczkiem, tak, o, widzowie. No, tak średnio nam to wyszło, nieważne. Musimy wszystkich w jedno miejsce, widzowie, zaprowadzić. Cały serwer w jedno miejsce. Ja jestem ciekawy, jak ten serwer będzie wyglądał za miesiąc po publikacji, widzowie. IP macie oczywiście w opisie. Wbijajcie, róbcie tutaj co chcecie, tak szczerze. Ale pamiętajcie, żeby zanim wbijecie na serwer, też wbić na Discorda, nie? To jest bardzo ważne. Siema, halo. Ty, Latynos. Siema. Siema. Chcesz furę? No, w sumie. No to ta jest twoja, proszę. Co, niebieska? Chyba, że chcesz inną. No, nie no, może być ta, dzięki. Spoko, nie ma problemu. Siema, Bartuś. Ej, panowie, musimy zorganizować wyścig samochodowy. No i rozdupcy od razu. Ej, panowie, weźcie zaparkujcie tutaj, dobra? Zorganizujemy wyścig samochodowy jakiś zajebisty. Kto pierwszy w paleto dostaje, nie wiem. To ja wejść nie mogę. Nie możesz? Czekaj, to już ci otwieram. A, teraz już możesz. Daj, bo to trzeba mocno szarpnąć, ty nie umiesz, czekaj. Czekaj, weź się odsuń. Pa, widzisz? To trzeba mocno szarpnąć. Aha, dobra. No, wiesz, o co chodzi. A o ile ten wyścig? O ile wyścig? A ile chcesz? Nie wiem. A czy generalnie to wam powiem jedną rzecz, panowie. Chcę zrobić coś takiego, że osoba, która przez tydzień zarobi na tym serwerze najwięcej kasy, dostanie ode mnie jakiś zestaw słuchawki, klawiatura i myszka. Więc powiedzmy, że zespawnuję tutaj wszystkie osoby, które będą. Wyścig będzie o 200 tysięcy, więc z 200 kołami będzie wam łatwiej, żeby zacząć. Dobra, a masz jakieś fajne sposoby? Aha, no jest dużo fajnych sposobów na zarabianie tutaj. Bart im powie ci, jaki jest najlepszy, tylko musi skończyć twerkować. Bartek, bo cię weź, przestań twerkować. Bartek, weź tutaj, przywołaj resztę, że tak powiem, uczestników. Przywołać wszystkich do mnie? Tak. Jakieś te auto jest na TG. No to chcesz, to ci mogę inne dać. Tutaj na MC, widzowie, mamy oczywiście telefon Nixon, więc fajnie, możecie sobie używać. Proszę bardzo, auta, maile, ogłoszenia, wszystko jest, widzowie, jak leci. Co to jest? Jaka fura, ty! Jaką furę zespawnowałem, ty! Może to jest w jakiś sposób klucz albo coś, bo ja nic nie mogę
z tym zrobić, z tym autem. Gdzie? Ja tu nikogo nie widzę. Jak to nikogo nie widzisz? Musisz przetrzeć oczy. A teraz widzisz? Znaczy widzę ciebie tylko. Serio? To czekaj, może cię muszę, dupnąć jeszcze raz, czekaj. Nie. Co jest, chłopie, na dupca, ty? Dobra, walimy go. Spokojnie, podniesiemy cię. Chłop, Bartuś, gdzie jest medyk? Nie, 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 spokojnie, Bartuś. Proszę tutaj kolegę, bo jesteś medykiem ponoć przeszkolonym. Dobra, podnieś tutaj tego kolegę, bo on stary, no że tak powiem, przewrócił się, no. Nie, 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 no jest dużo więcej, wiesz? Pierdol możesz dostać. Nie no, żartuję, żartuję. Możemy ci auto dać. Weź sobie to pomarańczowe. Pomarańczowe? To ja sobie jestem, bo nie widzę. Da się do was na kadrę odcinkową dostać? Nie. Normalnie da się. Podanie na Discordzie złożysz i normalnie jesteś w stanie. Złożyłem. A, no to będziemy przeglądać zaraz. Dobra. Ja obiadek zjeść. Zajebiście. Barty, bez problem. Nie możemy wszystkich tutaj zorganizować. No, że tak powiem, nie mam mocy przyciągania tak dobrej chyba. Nie masz takiej dobrej? No nie mam chyba takiej dobrej mocy przyciągania ludzi, wiesz? Chyba się nie wypsikałem perfumem za dobrze, niestety. No nie, no co ty żeś zrobił? Nie no, nieźle odjebane zostało, kolego. Co to za jazda nieprzepisowa? Nie wiem, przylatywania. Dużo koni mega. Dużo koni? Bez kitu. I nie wyhamowałem. Dobra, panowie, chodźcie, robimy ten wyścig w takim razie w tyle osób, ile mamy na razie. Nogi ci połamało? To... O, nie, no normalnie. Czekaj, Bartek, wsadzę cię do auta. A jednak nie mogę cię podnieść. Bartek, wstawaj, leczę ci nogi teraz, uwaga. O, nacisnąłem ci na głowę i teraz nogi ci powinny zacząć działać. O, widzisz? A, no jest. No jednak na chwilę tylko. Dobra, będziemy jechać prawą autostradą i będziemy jechać do posterunków Paleto. No i kto pierwszy, ten wygrywa, nie? Dobra, wsiadaj, Bartek, do auta. Bierz Audicę i jedziemy. Siema, musisz ten, mięsień N. N jak, wiesz. Jak Nike. Jak Nike. A to cegła. Co się z nim stało? Co ty mu zrobiłeś? Dobra, chodź, wsiadaj do auta, chodź. Wsiadaj do auta. Co tu się dzieje w ogóle? Ja nie wiem. Po prostu... Co tu się dzieje? No nie wiem. Ludzie wchodzą. Co ty mu robisz? No, zaprowadzę go do samochodu. Już do auta, bo cię strzelę. Do auta. Czekaj, klepnę go w dupę. Czekaj, odsuń się. Oj, aż mu czapka spadła. Ty chyba cios wątrobę wjechał. O nie, jak go wykręciło. Ej, czapka, czapka mu spadła. Czekaj, ja mu pomogę, mam pomysł. Co mu się dzieje? Ty... Ja nie wiem, widzowie, jak on chyba pijany po harnasiu jest. O kurde, kurwa, co ty robisz? Ja pierdolę! Pojebało cię, Bartek! Mnie skumać! Nie, no nie wytrzymał. I chłop ci uciekł, brawo, Bartek! A jest tutaj! O nie! Dobra, Bartek, bierz go do siebie najwyżej. Bierz go do siebie, on nie umie, stary, chodzić, a co dopiero jeździć. Weź sobie Audicę, Bartek, może. O, jest Audica, Audia 3, Bartka. Chodźcie, stajemy w linii, przy światłach tutaj, znaczy przy pasach. Dobra, wszyscy zaznaczcie sobie posterunek policji w Paleto Bay i lecimy prawą stroną mapy, dobra? Uwaga, 3, 2, 1, rura! Dobra, jedziemy, wyścig z widzami, pierwszy na serwerze. Trochę się obijamy, widzowie, trochę... O, jaka zadyma! Jeden chłop poleciał! Dobra, ja lecę tutaj. O kurde, faja, tu nie są skróty. Ale się wdupcyłem. Dobra. O nie! Dobra, oni za mną! Bartek na przodzie! Dobra, muszę go dogonić, widzowie. Dobra, ej, widzę go chyba. Jest gdzieś przed nami, tak mi się przynajmniej wydaje. Albo jednak to nie jest on. Dobra, jedziemy, widzowie. Ile na godzinę? No coś tam jedziemy sobie, widzowie. No nie jest źle. Nie jest też dobrze, nie jest wybitnie. Oooo, kurde! Dobra, żyję, ale chyba auto mi zdupcyło. Dobra, wybieram inne auto, widzowie, bo moje auto gdzieś generalnie odpłynęło, nie? Ono nie ma pojęcia, gdzie jest, chyba zakorkowało gdzieś tutaj. Ty, no gdzie jest moje auto? Czy to jest Audica? Nie, to nie jest chyba. Jedziemy, widzowie, to auto jest nawet szybsze, bym powiedział, więc generalnie jest git. Ja jestem ciekawy, gdzie zniknęło moje auto w tamtym momencie, bo... Ej, to sobie tak mnie wydupiło i to auto gdzieś poleciało, że ja nie mam pojęcia w ogóle, jak to się wydarzyło, nie? Jestem ciekawy, kto jest pierwszy. Wydaje mi się, że Bartek jest jako pierwszy, bo Bartek jest tak zajebistym kierowcą, że to jest masakra, nie? Dobra, jedziemy teraz tutaj.
tutaj, widzowie. Normalnie jest git. Trochę mnie poniosło wcześniej. Ja może bym pasy sobie zapiął. O, dokładnie, pasy zapięte. Teraz na pewno mnie nie wywali poza auto, więc jest okej, okay, jest okej. Okay. Normalnie, widzowie, szybka jazda. Jazda normalnie tego. Chciałem wam zrobić przebitki ładne autem, ale no właśnie. Tak to się kończy, jak się chce takie rzeczy robić. Nie no, jest git, widzowie, jest git, jest git. Nie no, ale w środku, ty. Jak aut, jak zmieniamy radio. Jak zmieniamy radio, to się normalnie ten stacja radiowa w aucie zmienia. Ale zajebiste. Ej. Aha, nie no, nie wierzę. Czemu ja mam takiego farta z tymi autami? Aha, olej do wymiany. No i pozdro. Nie no, to jest niesamowite, nie? Na zakopconym aucie, widzowie. Ej, dobra, coraz ciemniejszy ten dym. To nie wygląda dobrze, tak szczerze. Nie no, pit stop by się przydało dupnąć. Co tak nam olej szybko zleciał? Dobra, oddalimy sobie kamerę, będzie okej. Z pierwszej osoby, no widać trochę w sumie. Widać nawet całkiem dobrze. O, został put... Ała! No nie, 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 nie! Szybko, pasy! Szybko! O! Dobra, widzowie, zamieniliśmy auto zastępcze, mamy w takim razie szybciutko tutaj. Lecimy sobie dalej w takim razie. Zamieniliśmy sobie na ten sam model oczywiście, bo bardzo dobry, bardzo fajny. No ale kasę, którą chłopaki mogli wygrać, czyli 200 tysięcy dolarów. Są 300 chyba im mówiłem. A to no nie będzie przypadać do mnie, więc no chyba będę musiał jednemu z graczy tutaj rozdać. Miejmy nadzieję, że będzie grał i że zagospodaruje. A wy, widzowie, pamiętajcie o tym, że jeśli zarobicie kasy najwięcej w tydzień, to macie szansę dostać ode mnie sprzęcik. Tymczasem zajeżdżamy tutaj. Siema. Siema. Jesteś pierwszy? No. Co ty gadasz? No. Yo, ej, zajebiście, gratuluję. No, dzięki, dzięki. Ja dobry, ja się ani razu nie rozbiję. Dobra. Normalnie, znaczy no tam na początku trochę był problem, widziałem, ale jest git, tak to, no jest okej. Okay. Ciągiem jechałem. Dobra, ty, powiedz, jak się nazywasz, mi powiedz. Ale w sensie? Postać, postać. Postać Anthony Drake. No i słuchajcie, mamy tutaj players, mamy tutaj Anthony Drake, gift cash, 300, raz, dwa, trzy. No i normalnie. Dzięki. Proszę bardzo, szefunciu, nie przepierdziel na głupoty, możesz inwestować to dobrze. No i co, sławeczki może dostaniesz, klawiaturkę i tak dalej, jak będziesz sobie tutaj pykał. Klawiaturki mam dobrą, nie wiem, znaczy jakby była jakaś to fajna. Normalnie, na resell będziesz miał, nie? No. Bartek, co się stało, że ty drugi? Bartuś? Problemy. Czemu drugi nie, byłeś? Bo mi wyleciał tutaj mój ziomek z samochodu. Aha, pasażer. A co się mu tak dzieje, że on się tak telepie? Strzeliło go z samochodu, walnął głową i dostał padaczki. W tym momencie chcę go tutaj wyleczyć. Dobra, wyciągnij tego psychola ze środka. Ty, ale gdzieś nam jednego siódka wcięło. Chyba nie dojedzie tutaj. Nie, 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 jemu paliwo się skończyło. On tam stoi, fura mu się spaliła, bo z braku paliwa. O, dobra, witam, mówi, witam, mówi. Witam. Cóż to za zbiorowisko? Sadziłem mu coś w dupę i mówię o tym. Wygrałem, wygrałem, jak się ciesza. No, zajebiście właśnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No i dobra, panowie, chcemy zrobić drugi wyścig? Tak, chcemy. No, znaczy... tylko ja fury nie mam, bo mi się tam to spaliło. Ogarniemy, na razie wyścig zrobimy. Słuchajcie, będziemy mieli nowy wyścig, już wam mówię jaki. Niech każdy sobie weźmie swoją G-klasę. Nie no, chłopaki, nie bijcie się. Co ty robisz? Zaczął mi bić. A, dobra, dobra, tobie wierzę, tobie wierzę. Do góry. Ale to ten go zaczął nadupcać. Do góry, bo cię skuję. Dobra. Który zaczął? On. Ten też podniósł, on się czuje winny, on normalnie... Czy mam wykonać anime egzekucję? Tak, dokonaj, dokonaj. Ale... O kur... Dobra, czy każdy ma działającą furę? Ale każdy G-klasą, powiedz im, że każdy. Każdy G-klasa, czyli w tego kwadraciaka. Każdy w G-klasę. Teraz każdy ustawia sobie. Słuchajcie, jest coś takiego jak Airshop. On jest na samym dole mapy. Na samym dole mapy macie Airshop. Widzicie go? Air, Sychy, Op. Dobra, uwaga. Airshop. 3, 2, 1. Rura! Wow, no i poszli. Białe G-klasy, widzowie. Białe, piękne G-klasy. Jedziemy. O, yeah! Jeleń! Pieprzony jeleń! Co się dzieje? Dobra, lecimy. Oj, szybko sobie pasy zapnę, w razie czego, widzowie. Bo tutaj nie możemy popełnić błędu takiego paskudnego. Dobra, jestem pierwszy! Let's go! Lecimy sobie, widzowie. Ja jestem pierwszy tutaj. Tutaj oczywiście na zakręcie trzeba trochę zluzować. Tutaj też trochę zluzować. Bo hopy tutaj gnają i gnają. A to nie chodzi o prędkość, tylko o taktykę. Dobra, niech... Ale śmieć. Dobra, jedziemy sobie, widzowie, tutaj. Kurde, fajnie było coś odwalić takiego, żeby zablokować tych ludzi. Tutaj dwóch, trzech za mną jedzie. Utrzymują dystans. No i jeśli ja, widzowie, wygram, no to nikt z widzów nie wygrywa 300 tysięcy dolarów. Dlatego myślę, że no dobrze by było, żeby ruszyli dupcie. No ten zakręt nie poszedł po mojej, że tak powiem. No nie poszedł w dobrą stronę. Nie będę tutaj zgrywał bohatera. Dobra, jazda, 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 jazda. To ja to muszę wygrać, nie? To jest, widzowie, mój punkt honorowy, nie? G-klasą potrafię jeździć. Nauczyłem się, widzowie. To jest mój dream car.
ja muszę wygrać ten wyścig. O nie, no to się zaczęliśmy kopcić, widzowie. No to jest kopcone chyba, co? Kurde, niedobrze. Nie, dławi się to auto, no niedobrze. Chłop za mną jedzie cały czas. No nie, chłop mnie robi, nie? Wdupcam się w niego, ty. Dobrze, jazda, jazda, jazda. Trzymam go na dystans. Będzie mi z lewej jechał. Dobra, jedziemy tędy. Nie! O, tak! Ale poleciał! O! Co się stało? No niestety, widzowie, nie udało się nam tutaj. Dobra, jedziemy w takim razie. No klipikiem lecimy sobie, widzowie, za naszym widzem. Jak widzicie, no kurde, zadupia tutaj solidnie. Co jest w ogóle? Kto to jedzie? To Bartek jedzie. Co jest? Dobra, tutaj Barty jedzie, widzę tą G-klasą. Ale ścignął, niesamowite to jest. Nie, no hop jedzie, dobrze jest. Kurde, faja. No słuchajcie, no niestety, ale Bartkowi chyba no, nie damy wygrać, więc Barty wskaże osobę, która po prostu dostanie od niego 300 tysięcy. Bo nie chcę, żeby tutaj jeden z ziomków z mojej ekipy po prostu dostał kasę. Więc no, co jak co, ale Bartiemu damy po prostu piękną, cudowną możliwość dania komuś tych pieniędzy. No jazda naprawdę wyczynowa. O ile to jest w ogóle Barty? Czy to jest Bartek w ogóle? To chyba nie jest Barty. Nie no, ale jedzie solidnie, naprawdę. Fura się sprawdza. O nie! To nie jest Barty! To jest jakiś typ! Dobra, jadę na metę. Czekamy tutaj na zwycięzcę w takim razie. Ej, dobra, strolujemy go trochę. No witam, witam. No jak myślisz, które miejsce zająłeś? Drugie. Nic bardziej mylnego, stary. Jesteś tutaj pierwszy, gratuluję! Dziękuję. Dobra, wysiadaj, chodź tutaj. Nie mogę, zamknięte jest? No to czekaj, to zaraz cię tutaj przywołam. Jak się IC nazywasz? Oscar Clinton. Players, Oscar, Oscar Clinton, Give Cash. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, 300 koła dla ciebie. Dobra, słuchajcie panowie, stańcie tutaj na białej linii, chodźcie za mną. Dobra, ej, teraz mam fajny pomysł na to, co zrobię. Stańcie sobie tutaj na tej linii i odwróćcie się w tą stronę. Tutaj, proszę. Bartek, dasz mi łypona? Jasne, chodź na boczek. Dobra, słuchaj Bartek, a czemu tam jest helikopter nagle? A, już wiem czemu. A, też już wiem czemu. To banik, co? Banik będzie. Chyba tak. Dawaj, banuj. Mamy pierwszego cheatera, widzowie, na serwerze. Chłop, co zrobił w ogóle? Dobra, panowie, już was zbieram z gleby, spokojnie. Dobra, wszyscy stoją. Dobra, chodźcie tu na linię wszyscy. Bartek, dawaj mi tego, wiesz. Dobra, zrobimy teraz coś, myślę, że ciekawego. O, dziękuję. Aha. Aha, no to dzięki Bartek, pozdro. Pozdro z podłogi, kurwa. Dobra, słuchajcie panowie, wybierzcie swojego, tak powiem, duo partnera. Dobra, no to wybraliście już. Chodźcie w takim razie na bok. Dobra, i teraz tak, pierwsza drużyna staje tutaj na lewo, druga na środku, trzecia tutaj na prawo. Rozdzielcie się trochę bardziej, ale im zrobimy widzowie jadkę teraz. No i słuchajcie, panowie, cóż mogę wam powiedzieć? Drużyna, która przeżyje, dostaje kasę. Uwaga, 300 koła dla wygranego. Dla wygranego. Uwaga, 3, 2, 1. Rura. Oj kurde, dobra. Wzięli się za cegłę biednego. Oni się nawzajem. O nie, on się wywala. Dobra, ci się kręcą, ci się kręcą. Ej, ci mądrzy są widzowie ogólnie ci tutaj. Widzę, że podchodzą do tematu bardzo, że tak powiem, tak jak należy. Tutaj jeden już leży, widzę. Tutaj jednego położyli, okej, teraz robią dojazd. O nie, kolejny się położył. Teraz sklepią tego, dwóch na jednego. Obijają, oła, jak poleciał. O kurde, ale dobita. Dobra, let's go. O nie. Ej, chłop, co je robi? Chłop, co robi? No proszę. Dobrze, gratuluję. Dobra, słuchaj, w takim razie powiesz mi, jak się nazywasz? Antony Drake, to ja. A to on znowu, ten sam widz. Antony Drake. Give Cash. No nie, no widz tutaj, widzowie, rozbił dzisiaj bank. No, no i gratulacje, ty masz w takim razie, słuchaj, 600 koła. Nie przedup z tego na jakieś głupoty. No i co, życzę ci powodzenia w takim razie tutaj na naszym serwerze.